Wymiana żarówki w podświetleniu deski w Land Roverze. Nie świeci żaróweczka z tej strony. Jak się do tego dobrać? No oczywiście trzeba ściągnąć górę. U mnie nie było problemu, bo jakiś spec od wymiany szyby musiał wyłamać te dwa uchwyty i śrubki. No i to sobie tak zeszło bez problemu. No ale dobra, będziemy się tym zajmować później. Na razie zajmiemy się tym. Odpinamy wszystkie przełączniki i odkręcamy dwie śrubeczki z tej strony i dwie śrubeczki z tej strony i wyciągamy deskę. Cztery śrubki odkręcone, śrubki na śrubokręt Philipsa. No i co tu dużo gadać, no, trzeba się dobrać do tej deski. Więc wyciągamy ją. O, jakaś dziwna kosteczka z tyłu, nawet dwie. Nieprzypięte, ale tym się nie przejmujemy. O, znalazły się nawet plastiki, które są ułamane. Tam sobie leżą. Teraz to już po ptokach pokleiłem. Dobra. Trzeba by to odpiąć i wyjąć, czyli odpinamy te dwie tyczunie czarne tutaj. Hop jedna. No wyjęłaś. Nie daj się prosić. I hop druga. Jedna szersza, druga węższa, także nie ma problemu z zapamiętaniem, który kabelek gdzie wcisnąć. O, jest. No i tyle filozofii. Te dwie białe kostki to są pewnie do jakiejś innej deski rozdzielczej. Ale Angole to robili tak, że instalacja w Land Roverze jest praktycznie do wszystkiego. Nawet jeśli czegoś nie masz, to i tak masz instalację. Ja na przykład nie mam szyby dachów. A deska z tyłu wygląda tak, co trzeba zrobić. No wyjąć. No, nawet mogę pokazać. Takie duże. Z zieloną nakładką. Nie będzie problemu. Zwykła duża żarówka. Na wcisk. Ha! Mówiłem, że nie będzie problemu. No będzie, no trzeba to zielone cholerstwo ściągnąć z tego. Niektórzy to zamieniają na LEDy. Można i tak. Nie wiem. Gdzieś mam taką żarówkę, znajdę, wymienię. Tyle roboty. 3,4 W. Tak. 14 V. 3,4 W. WL nawet jakieś, nie wiem co to ma być. No niestety. Niestety nigdzie nie ma żarówek. 2,4 W. Znalazłem 3 W. Wymieniłem wszystkie. Wszystkie trzy wymienimy. Nie ma żadnych ceregieli. Zielony kapturek ściągamy tak, żeby się zwinął. A kapturek lepiej zwinąć sobie w ten sposób, to się go łatwiej nakłada. Zakładamy go w odwrotnej kolejności. Wkładamy żarówkę, przekręcamy. Jak to jest? Chyba nie ma znaczenia. No nie ma znaczenia, tak czy tak. Trzeba położyć tutaj i przekręcić trochę. No i wkładam następną żarówkę. Tak, skoczyło. Przekręcono. No i wymienione. No i teraz ładnie świeci. Proszę bardzo. Nie być sknyra. Daj suba. Dzięki, cześć i do następnego.